mając 18 lat, byłem jakieś 20 kilo lżejszy, więc moja mama zawsze też się śmiała, że ja miałem koszulkę XL albo 2XL, więc mówiła, że ze spodenek wystały mi dwa patyki, a koszulka wisiała jak na wieszaku. 1,92 m wzrostu, 74 kg wagi, no to byłem naprawdę chudzielce. Kiedyś nawet jak rodzice x lat temu mnie przyprowadzali na mecze piłki ręcznej, nie do końca mi się ten sport tak naprawdę podobał. Później przyszła taka ta pasja, że tu jest zderzenie, tu jest kontakt z przeciwnikiem, tu można robić różne rzeczy z piłką, wkrętki, obniżki. To później zadecydowało o tym, że wybrałem piłkę ręczną. Kiedyś grał w latach 90. Krzysztof Wróblewski. Imponował dynamiką swoją i Nowakowski, grający w Kielcach, byli bardzo szybcy, bardzo wtedy na te lata techniczni. Później też Mariusz Urasik dużo mnie nauczył, przychodząc do Płocka, bo on też lubił rzucać wkrętki, lubił rzucać różnego rodzaju takie fajne bramki. Ze starej hali jedna, pamiętam taką bramkę, gdzie Michał Złotenko rzucił w poprzeczkę, ta piłka się odbiła. Nasi zawodnicy pobiegli do obrony, ci z Kielc pobiegli do ataku, a ta piłka się odbiła, bramkarz jej szukał. Ja wtedy skoczyłem do góry i ją gdzieś tam dobiłem z powietrza, na pewno tą bramkę pamiętam. Ja mam ten swój ulubiony rzut, taką małą wkrętkę pod nogę i to wszyscy niby o tym wiedzą, ale dosyć często to wchodzi. Czego mnie pozbawiła? To na pewno zdrowia mnie pozbawiła piłka ręczna. 3 razy zerwane więzadło krzyżowe, więc no zabrała piłka ręczna trochę zdrowia, ale każdy sport wyczynowy mi się wydaje dzisiaj, no zabiera zdrowie. Za 3 razem, kiedy już zerwałem to więzadło, chciałem powiedzieć sobie dość, było takie zwątpienie, ale to zwątpienie może trwało 2-3 dni. Miałem tutaj pomoc ze strony klubu, ze strony rodziców. No i oczywiście słysząc tam za plecami, że nie, już nie dasz rady, że już są od ciebie lepsi, to na pewno gdzieś mi tak pomagało, że pokażę im jeszcze wszystkim, że jednak się mi uda. Te lata, kiedy kadra w Niemczech zdobywa medal i później za 2 lata w następnych Mistrzostwach Świata, ja leczyłem kontuzję i tak naprawdę przez te 13 lat tego mojego grania w kadrze, oczywiście z przerwami, to było takim moim, już możemy powiedzieć, jedynym sukcesem tak na arenie międzynarodowej i na pewno bardzo się cieszyłem z tego medalu w Katarze. Zdrowie i ból codziennych poranków, kiedy się wstaje, no daje znak, że to już jest 37 lat, już wiele sezonów przebieganych. Grałem z Andrzejem Marszałkiem, grałem z Andrzejem Mokrzkim, grałem z Krzysztofem Kisielem. Teraz gram z ich, można powiedzieć, synami, trenowałem, grałem, także jestem takim łącznikiem i chyba już weteranem. Będę wspierał kolegów tu grających w Wiśle Płock, no bo tyle lat spędzonych tutaj. Oczywiście też będę jeździł za kadrą, za reprezentacją i wspierał, mam nadzieję, na mistrzostwach już jako kibic.